mieście pojawił się kolejny Amerykanin. Amerykanin z Georgii, z browaru Red Brick Brewing Co. I jest to piwo w stylu Amber Ale. Śmiejąca się czaszka. Loin Skull. Dość oryginalnie nazwane, etykieta taka może mniej finezyjna. Browar Red Brick pojawił się w jednej z naszych hurtowni. Miałem okazję spróbować już Hoplanta, a także Brown Ale, nie pamiętam nazwy, była tam rymowanka. Tym razem, no niby nic nowego, tak? Tutaj nie wiem, czy się będzie coś działo ciekawego w Amber Ale. Ale jest chmiel Willamette, więc może coś odbiegać od tego stylu. Może ten posmak będzie taki bardziej... ta gorączka powinna być delikatna. Powinna być taka jak te chmiele z tej ostatniej rewolucji chmielowej. Ja myślę, że jest szansa, że to piwo będzie bardzo pijalne, że będzie bardzo smaczne po prostu. Że wypije ze smakiem i się ucieszę. No, bursztynowy kolor, no jak sama nazwa wskazuje. No i podobno ziemisty posmak, delikatny. A to lubię. I charakter słodowo-chlebowy. To też lubię. Także zobaczymy. Kelly was crazy. Coś tu napisali ciekawego? Pełen smak. Easy drinking, tak. No. Jeden z najłatwiej pijalnych piw rzemieślniczych na południu napisali, że także tak się spodziewałem, może być bardzo dobre, bardzo smaczne. Z Atlanty, czyli stan Georgia. Dobra, nie przedłużajmy, no nie przeczytałem za dużo o tym browarze, więc tak dzisiaj bez dodatków specjalnych. Ten chmiel Willamette też, no niestety jakoś tak usiadłem się, nie zgłębiłem, miejmy nadzieję, że po prostu piwo będzie fajne i będę mógł je polecić. Ale mocno słodowy, niemal karmelkowy, tej chleba nie czuję. Ja tu czuję bardzo słodowe aromaty, bardzo, takie, które występują czasami w imperialnej IPie. Jeszcze raz etykieta. Bardzo ładny kolor. Super kolor jest. Dość mocno zaparzona herbata, a po prostu ciemny bursztyn. Taki nie przepuszcza powietrza. Piwo niefiltrowane z tego co widzę. Pianka delikatna, małe wysycenie, Amber Ale. Temperatura w zasadzie przyzwoita, chyba już około, myślę, w tym momencie 8 stopni, więc wystarczy. Wasze zdrowie, spróbujmy Red Brick. Aksamitne. Od razu widać, że jest pijany. Ja to piwo bym mógł pić od razu. No jest... jest słodkie. Jest nisko wysycone, jest słodkie, przypomina czerwone ale angielskie, brytyjskie. Może nawet takie niekoniecznie wysokiej półki. Ale to piwo nie jest wcale drogie. Kosztuje kilkanaście złotych. Amerykańskie piwa często kosztują znacznie więcej. Powiedzmy, że no... dla fanów stylu to będzie piwo idealne, no chyba takie pasujące w ramach stylu. Niskie wysycenie, słodkawy posmak, a miała być ziemistość, no. No jest, no tam zostaje lekki piasek, ale to jest delikatne, to jest przyjemne. Piwo ma niesamowitą... taką cechę napędzającą jego picie, czyli po każdym łyku chce więcej, tak? Jeśli byłbym
tutaj jest lekko zgrzany po pracy, gdzieś w jakiejś fizycznej, nie wiem, wróciłbym z stoczni, z ciężkiej roboty, na budowie, cokolwiek. To takie małe 0,3 idzie na raz. To jest pewne. Więc takie piwo, które mi się kojarzy właśnie z małymi kufelkami gdzieś wśród robotników. Ale to tylko takie fantazje oczywiście. Ale piwo jest smaczne. Piwo można wypić, można kupić bez żadnego takiego ryzyka. Ja myślę, że ostatnio z Belgii pojawiło się na rynku sporo rzeczy, które kosztują 2-3 euro, a no nie są to dobre piwa. Już parę razy się naciąłem. Stany nie zawodzą. W Stanach tak naprawdę Sierra Nevada dla mnie the best. Flying Dog, drugi the best. Oprócz tego całkiem fajne Left Hand, Anderson Valley, Red Brick, no już trzecie piwo piję bez zawodu. To co Stany wysyłają, to naprawdę nie ma się czego wstydzić. Także no polecam po prostu, spróbujcie może innych. No w ogóle czekajcie, bo to teraz to napisali Amber Ale, a na tłumaczeniu polskim jest oryginalne piwo IPA. Tak. No IPA to chyba nie jest, no, w żadnym miejscu. A tłumaczenie polskiego hurtownika po prostu nie zawsze dobre. Dobra, wszystkiego dobrego o piwach zagranicznych. Myślę, wystarczy powiedzieć kilka słów, czy warto je otworzyć, czy też nie. Tutaj te kilkanaście złotych można zaryzykować, aczkolwiek Amber Ale, Firework nie szukajcie, to tylko po prostu słodkawe, delikatne, bardzo pijalne piwo. Tak jak zresztą napisali, jedno z najbardziej pijalnych, łatwych do picia. Piw z południa Stanów Zjednoczonych. Wszystkiego dobrego i do następnego razu. It's so cute.